Wycieczkę po Kolumbii rozpoczynamy w Bogocie, a jej pierwszym punktem jest wjazd kolejką linową na wzgórze Monserrate. Wzgórze wznosi się na wysokość 3190 metrów nad poziomem morza, a na jego szczycie znajduje się sanktuarium Jezusa upadłego pod krzyżem, słynące z cudów i licznie odwiedzane przez pielgrzymów. Na sąsiadującym wzgórzu Guadalupe wysokości 3317 metrów znajduje się kamienna figura Chrystusa błogosławiącego Bogotę. Ze wzgórza Monserrate roztacza się rozległy widok na leżącą u jego stóp stolicę Kolumbii. Bogota leży w centralnej części Kolumbii na wysokości 2640 metrów. Jest największym miastem w Andach i liczy ponad 7,5 miliona mieszkańców. W 1538 roku hiszpański konkwistador Gonzalo Jiménez de Quesada założył tu osadę Santa Fe de Bacata. W 2000 roku zmieniono oficjalną nazwę miasta z Santa Fe de Bogota na Bogota. Pomnik Szymona Bolivara stojący przed kolonialną posiadłością, która była rezydencją przywódcy walk wyzwoleńczych w czasie jego krótkich pobytów w Bogocie. Obecnie jest tu muzeum dedykowane Bolivarowi. Posiadłość leży w sąsiedztwie wzgórza Monserrate. Szymon Bolivar był przywódcą walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanów. W ciągu 6 lat, poczynając od 1819 roku, oddziały generała Bolivara wyzwoliły Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador i Peru. Dążył do stworzenia federacji wszystkich państw pohiszpańskiej Ameryki Południowej. Udało mu się to tylko częściowo poprzez utworzenie w 1819 roku Federacji Wielkiej Kolumbii, grupującej Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador i Panamę. Federacja rozpadła się po 11 latach w 1830 roku. Muzeum Złota w Bogocie jest największym i najbogatszym na świecie Muzeum Sztuki Złotniczej Kultur Prekolumbijskich. Zostało założone w 1939 roku przez Narodowy Bank Kolumbii. Ekspozycja i zbiory muzeum liczą ponad 30 tysięcy eksponatów. W muzeum eksponowane są nie tylko przedmioty ze złota, ale także z innych metali i surowców. Przybory do zażywania środków odurzających. Złote figurki ofiarne składane w czasie pogrzebu. Jeden z najsłynniejszych eksponatów – złota tratwa muisków. Plac Santandera z jego pomnikiem. Muzeum Szmaragdów. Uważa się, że kolumbijskie szmaragdy są najwyższej jakości na świecie. Niestety w muzeum nie wolno było filmować ani robić zdjęć. Muzeum Szmaragdów jest na 23 piętrze wieżowca znajdującego się w samym centrum Bogoty. Daje to okazję do obejrzenia miasta z tej perspektywy.
Plac Różańcowy z pomnikiem założyciela miasta Don Gonzala Jimeneza de Quesady. Po drodze złapała nas tropikalna ulewa. Niemalże w mgnieniu oka ulice wypełniły się wodą. Centralny plac miasta, plac Bolivara. Przy nim Pałac Sprawiedliwości, będący siedzibą Sądu Najwyższego. W oddali górujące nad miastem wzgórze Monserrate. Przy placu Bolivara jest także katedra, obok kaplica Sagrario i pałac arcybiskupa. Katedra pochodzi z 1823 roku, jest największym kościołem w mieście i główną świątynią Kolumbii. Kościół istniał tu już w 1538 roku. Obecna katedra jest czwartą świątynią w tym miejscu i została wzniesiona po zniszczeniu poprzedniego kościoła przez trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 1785 roku. W nawach bocznych znajduje się 16 kaplic. To kaplica Niepokalanego Poczęcia. Naprzeciw katedry cały jeden bok przy placu Bolivara zajmuje ratusz. Do budynku sądu w 1985 roku wtargnęło około 40 partyzantów z ruchu 19 kwietnia. W wyniku walk z wojskami rządowymi zginęło 98 osób, w tym 11 spośród 21 sędziów Sądu Najwyższego. Wzniesiony w stylu neoklasycznym Palacio Nacional, będący siedzibą kolumbijskiego parlamentu. Budynek, w którym mieści się Muzeum Policji, prezentujące m.in. rzeczy, które należały do Pablo Escobara. Rezydencja prezydenta Kolumbii w starej dzielnicy miasta La Candelaria. Nad rezydencją widać wzgórze Monserrate i wzgórze Guadalupe. Kościół Matki Boskiej z Góry Karmel. Collegio Mayor de San Bartolomé, które funkcjonowało już w 1604 roku i było wówczas kolegium jezuickim. Teatr Colón z 1892 roku z widownią na 900 miejsc. Staromiejskie uliczki dzielnicy La Candelaria z domami z epoki kolonialnej. Domy mają stosunkowo wąskie fasady, ale sięgają dość daleko w głąb. Miało to związek z wymiarem podatku.
Do tej części miasta lepiej nie zaglądać po zmroku, który zapada już po godzinie 18 w tej szerokości geograficznej. W Bogocie nie ma metra, ale jest dobrze rozwinięta sieć komunikacji autobusowej. Autobusy poruszają się po wydzielonych pasach jezdni, na które nie mogą wjeżdżać inne pojazdy. I na tym kończy się nasz pobyt w Bogocie.